Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Chciałem zmienić sobie teraz w czasie nagrywania aparat, ale chyba się nie da. Mogę sobie tylko zrobić zdjęcie. Ale w każdym razie witam. Taki newsik dzisiaj o takich właśnie tych absurdach technicznych. Ktoś mi ostrości nie łapie sprzęt. Z telefonu nagrywam, wybaczcie. O tym, jak to ludzie naprawiają skutery innym ludziom. I po prostu nie myślą. Zobaczcie, TGB mamy Acros. To jest ten sam silnik co TGB 101S. Ten sam silnik co Suzuki Katana. Oczywiście 50, ktoś włożył 70. 70 się zatarła. Zobaczcie, jak fajnie. Oczywiście dyszę w gaźniku ktoś wymienił. Powiem, że tak, no jest git, ale zobaczcie, jak to tutaj stanęło. Że tak powiem. Ale co było przyczyną? Szkoda, że mechanikowi nie chciało się wymienić linki z dozownika, aczkolwiek jeszcze kazał lać olej, co było bardzo dobrym, że tak powiem, no może nie pomysłem, ale zaleceniem dla klienta, żeby po prostu lać olej do benzyny dodatkowo, 1 do 50. No ale powiedział, że jak przejedzie 1000 km, to już ma tego oleju nie lać. Siłą rzeczy sam dozownik, który pracował z urwaną linką, linka jest fabrycznie zamontowana, jeszcze nie była nigdy wymieniana, więc pompa dozownika nie miała w ogóle dozowania oleju, jak widzicie. Także porażka totalna, nie wiem jak takie coś można komuś oddać, zabrać pieniądze, chociaż klient twierdził, że i tak za dużo za to nie zapłacił, za tą robotę, więc chyba mu się opłacało. No niestety do wymiany był cylinder, założyliśmy normalnie 50, żeby to śmigało po swojemu. Dozownik uruchomimy, linkę wymienimy, mamy nową, także moi drodzy, pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie sobie układ dozownika. Ten pracuje, jest sprawny. Linka czy pracuje, bo ja nie wiem, jak można włożyć do silnika coś takiego i oddać motorower bez działającego dozownika.